Cześć. Tym razem zabiorę Cię na jeden z najlepszych azjatyckich targów z jedzeniem. W Malezji zjemy najbardziej smakowitą mieszankę kuchni chińskiej, indyjskiej i malajskiej. Czego można się tu spodziewać? Na pewno tego, że dania będą bardzo aromatyczne, pikantne, pełne kolendry, tamaryndowca, chili, trawy cytrynowe i innych egzotycznych przypraw. Zapraszam Was więc na największy bazar ramadanowy w Kuala Lumpur, który położony jest w dzielnicy Kampung Baru. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Jeżeli chcesz, możesz też wspomóc rozwój kanału, co pozwoli mi pokazywać Ci więcej ciekawych miejsc. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. Możesz zajrzeć również na moje profile na Instagramie i Facebooku, gdzie na bieżąco publikuję zdjęcia i porady podróżnicze. Akurat ten bazar jest czynny tylko przez jeden miesiąc w roku w okresie Ramadanu, ale w mieście znajduje się też kilka podobnych miejsc, które działają przez cały rok. Jak widać, jest tutaj bardzo duży tłum, więc ciężko się w ogóle przepchać, żeby cokolwiek zobaczyć. Ale Malezyjczycy uwielbiają jeść, dlatego tak to wygląda. Tutaj praktycznie nikt nie gotuje w domach. Tego typu dania, tak jak tutaj ryż z kurczakiem, jajkiem, jakimiś warzywami, to wszystko to jest koszt od 6 zł do 12 zł za takie gotowe danie. Jako że obecnie trwa Ramadan, a jest to specjalny piknik ramadanowy, nie możemy tutaj spożywać jedzenia na miejscu. Wszelkie jedzenie jest sprzedawane wyłącznie na wynos. Ale są też tego typu miejsca, gdzie mamy stoliki i możemy sobie to wszystko od razu skonsumować. Można tutaj też zakupić świeży sok z trzciny cukrowej, a za litr zapłacimy tylko 6,50. Ten piknik jest olbrzymi. W sumie gdybym chciał wszystko tutaj pokazać szczegółowo, to zajęłoby to pewnie ponad godzinę. Dość dobrze, więc skupię się na kilku takich ciekawych potrawach. Tutaj murtabak, to też zjemy sobie w krajach arabskich, potrawa arabska. Jedna sztuka to jest 4 zł i jest to taki jak gdyby naleśnik zapiekany z mięsem i cebulą oraz jajkiem. Tutaj mamy znów pieczone kurczaki. Kawałek kurczaka, taki spory, kosztuje 7 zł. Coś wielkości naszego olbrzymiego kotleta schabowego. To znowu moja ulubiona przekąska, taka uliczna. Pisang, czyli banan, pieczony banan w głębokim tłuszczu i może być podawany właśnie z serem bądź czekoladą. I koszt takiego pudełeczka to niecałe 10 zł, jakieś 8,50. Tutaj znowu taka malajska zapiekanka. Więc bułka może być z mięsem, serem. Koszt około 7 zł za taką naprawdę potężną bułkę. Często jest podawana z ostrym sosem, więc jak ktoś nie lubi ostrego sosu, to lepiej od razu powiedzieć. I tutaj znowu mamy jakąś przekąskę słodką, takie chipsy, ale jakby z ciasta francuskiego, podawane z serem i czekoladą. Koszt 8,50 za takie opakowanie. Jeden ringgit to jest 8,30, więc zaglądamy sobie w dół. Tutaj znowu zapiekanki malajskie, gdzie składniki, jakie są używane. Tutaj takie zawijasy, czyli spring rollsy. Tutaj mamy pieczone ryby, coś z piraniowatych. Ceny ryb, więc za całą rybę już upieczoną, podaną na liściu banana z sosem, zapłacimy od 5,50 do jakichś 17 zł. Najdroższa ryba kosztuje 17 zł, gotowa, upieczona. Jeżeli chodzi o picie, to też tutaj mamy bardzo bogaty wybór, takie różne napoje i słodkie, koszt 3,50 za kubek. Tutaj znowu murtabaki, tutaj kolejne napoje. To są akurat napoje słodkie z takich koncentratów. Możemy też kupić oczywiście świeże soki czy szejki owocowe. Tutaj mamy pieczone mięso.
kurczak na różne sposoby. 10 takich kulek to jest koszt 8,50 zł. A i tutaj koza. Mięso kozy. Tutaj kolejne zestawy do jedzenia, koszt 10 zł. Też bardzo popularne są takie przekąski na patyczkach. Nazywa się to sataj. Jeden kosztuje od złotówki do 3 zł z reguły, jeżeli chodzi o takie właśnie kuleczki. Tutaj mamy nudle, czyli makarony azjatyckie, ryżowe oraz ryż biryani. I koszt porcji takiego jedzenia jest od 3 do 5 zł. Mamy tutaj różne smaki, jest to z warzywami. Oczywiście do tego możemy sobie dodatkowo dokupić wkładkę mięsną, na przykład kurczaka, czy jakiegoś barana. Tutaj mamy malajskie tortille, coś takiego jak nasz kebab. I taka tortilla z kurczakiem kosztuje niecałe 7 zł. Zaś z wołowiną, prawdziwą wołowiną, nie takie coś, co jest sprzedawane w polskich, tureckich kebabach. Zaś wołowina, taka tortilla 13 zł. Też zauważcie, że tutaj część ludzi, znaczy część, większość płaci online. A mimo, że są to stragany, jest opcja płatności bezgotówkowej, skanujemy sobie telefonem tylko taki kod. Tutaj się nie bawią bliki, skanujesz kod i od razu pobiera ci z karty pieniądze. Jest ku temu aplikacja odpowiednia, więc no tutaj szybciej te płatności bezgotówkowe na pewno wprowadzą niż w Polsce, a to się mówi, że Europa jest niby zaawansowana technologicznie. Na każdym kroku właśnie też kombinują, aby ludziom obrzydzić płacenie gotówką. Soki ze świeżych owoców, ananas, mango, arbuz, to koszt 4-5 zł w zależności od pojemności kubka. Oczywiście pieczone kurczaki, to już są grosze rzędu kilku złotych za jakieś skrzydełka. Możemy sobie też kupić oczywiście świeże owoce, tutaj od razu pokrojone, gotowe do spożycia, obrane z takich, które u nas nie występują, to na przykład papaja, kilka odmian melonów. Tutaj mamy dragon fruit, właśnie tak wygląda po obraniu. Piękny kolorek fioletowy. Tutaj kebab z kozy, koszt 6,50. Taki mały patyczek to jest pieczona koza. Jeden kosztuje jakieś 3,50 zł. Jedzenie na ulicy jest tutaj tak tanie, że naprawdę nie opłaca się gotować samodzielnie. Wiele osób nie posiada nawet kuchni w mieszkaniach. Tutaj mamy znowu jackfruta, to jest właśnie ten wielki owoc. Tak wygląda po obraniu na surowo. A tutaj właśnie mamy już upieczony. Jest to bardzo pyszne w różnych postaciach, więc polecam spróbować. Owoc jest wielki. Może ważyć nawet 20 kg. W Polsce możemy go kupić wyłącznie w puszkach, w Biedronce często występuje, więc polecam spróbować. Jest dużo właśnie też takich gotowych potraw w brytwannach przygotowanych. Są tutaj różne mięsa, warzywa, ryby, owoce morza. I tutaj jest cena za porcję, czyli nakładają nam do woreczka porcję od 5 do 15 zł w zasadzie, w zależności od tego, co sobie tutaj wybierzemy. To wszystko jest bardzo aromatycznych, mocno przyprawionych sosach. Niektóre są słodkie, inne pikantne. Pieczone udko kurczaka to koszt 4,50. Zaś za takiego szaszłyka kurczakowego zapłacimy jakieś 1,70 zł. Danie ze świeżych małży z sałatą i ryżem to koszt 11 zł.
Tutaj trochę słodkości, pieczone banany, odważanki. Koszt jednego to jakieś 1,70 zł, czyli dość dużo, no ale dla nich to jest po prostu coś takiego europejskiego, powiew Europy, więc jest drogie. Ale za taką rybę, danie z rybą, zapłaciły niecałe 7 zł już. Jeżeli chodzi o bazary ramadanowe, odbywają się one w godzinach 16-20. Jeżeli chodzi o godziny nocne, również możemy najeść się dosyta i są od tego odpowiednie nocne targi. Będąc w Malezji, koniecznie musisz spróbować Milo. Jest to narodowy napój Malezyjczyków, coś takiego jak nasze kakao. Dostaniemy go w każdej restauracji, smakuje świetnie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Podawany z lodem niesamowicie orzeźwia, a do tego smakuje wybornie. Tutaj gotowana jest zupa rybna. W różnych rybach i kość od 10 do 15 zł. Także ryby nie żałują w tej zupie. Kolejna przekąska, papryczka, czyli bardzo ostra. W cieście, w tą górze, właśnie takiej panierce. I to wszystko tutaj sobie tak leży, pięknie pachnie i oni tego nie mogą zjeść, bo przed zachodem słońca jeść nie można. I przypominam, że jest to ulica z jedzeniem malajskim, więc znajduje się tutaj jedzenie malajskie, bo podobne mamy jeszcze ulice z jedzeniem np. hinduskim, jedzeniem chińskim, więc każda nacja ma jak gdyby takie swoje targowiska. Udało się trafić na kolejne stanowisko obróbki jackfruta. Tak wygląda właśnie ten owoc po rozbrojeniu. A najcenniejsze są właśnie te kuliste owoce. To też właśnie trafia do puszek. Tak wygląda w przekrojeniu. Tak jak mówiłem, może on ważyć nawet 20 kg. Kulka ryżowa z fasolą i na górze połówka jajka. Więc taka malutka zakąska. Unosi się tu wszędzie naprawdę niesamowity zapach przypraw, bo oni przypraw nie żałują. Tutaj króluje przede wszystkim curry, czyli imbir, trawa cytrynowa, kardamon. Napoje i soki owocowe najczęściej kupimy tutaj z takich wielkich, przezroczystych wiader wypełnionych lodem. Normalnie podaje się je w plastikowych kubeczkach, jednak w czasie ramadanu ładowane są wyłącznie do worków, aby nie kusiło spożywać ich tutaj na miejscu. Naprawdę mówię szczerze, że malezyjskie jedzenie jest najlepsze na świecie. Kto próbował tutaj w Malezji, to na pewno przyzna mi rację. Normalnie feria smaków, feria barw. I nie można tutaj tylko przebywać za długo, bo można bardzo łatwo i szybko przytyć. To jedzenie niestety jest tłuste, bo to większość jest smażona na głębokim oleju. Są tutaj różne panierki, zwłaszcza jak się je mięso. Stąd dupy rosną miejscowym, to widać na ulicy. Że nie tylko z McDonalda, tylko po prostu z ich tutaj miejscowego, lokalnego jedzenia. Zupełnie inaczej wygląda sprawa u Chińczyka. Jeżeli zainteresował Cię ten film, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia kciuka w górę. Już niedługo pokażę kolejne ciekawostki z tego jakże malowniczego i pięknego kraju.